Cześć wszystkim. Dziś będę zbierać te zrębki, które zrobiliśmy tu z bratem. W zasadzie robiliśmy je przez 3 dni. I to są zrębki z tutaj po wycince tych różnych zarośli, które były tutaj, które stały nam na przeszkodzie w zrobieniu tutaj gniazdu. I tak jak widać, bo tutaj jeszcze nie udało nam się wszystko przerobić ze względu na to, że brakło mi paliwa. To są jeżyny razem z liśćmi. To są śliwy, również razem z liśćmi, nawet z owocami śliwy. Także ten materiał, który tutaj jest, jest mocno treściwy, dlatego że nie tylko zawiera różnego rodzaju gałęzie, ale też liście, ale też łodygi. Ale też oprócz tego mam na tej drugiej działce, bo ten materiał będziemy sobie kompostować na działce wyżej. Ja tam wszystko będę sobie przewozić. Na działce wyżej czeka na mnie też taka sterta skoszonej trawy. W związku z tym ten kompost będzie nam się zdecydowanie szybciej przerabiał, no i też będzie bardziej wartościowy. Wszystko pokażę Wam na tym filmiku. Muszę Wam się pochwalić, ponieważ te zrębki są tak piękne, tak treściwe i właśnie dlatego zdecydowałam się na to, żeby kupić rębak, bo przynajmniej wiem, co mam. Zobaczcie, tu są liście, tu są różnego rodzaju łodygi, nawet gdzie niegdzie było widać jeszcze, że jest trawa. Taka czy bardziej podsuszona. W każdym razie jest tego mnóstwo. Część jest, tak jak widać tutaj, taka nie do końca ścięta. Jest to taki grubszy materiał, tak jak tutaj można zobaczyć. A część to po prostu praktycznie wióra. Zobaczcie, jest to tak drobne jak pył. Więc to będzie nam się super, super przerabiać. Jestem bardzo zadowolona z tego rębaka, mimo że, jak już powiedziałam w filmiku wcześniej, przytyka się przy bardzo świeżych gałęziach z liśćmi, no to efekt mamy naprawdę bardzo fajny. Zobaczcie sobie, jakie to jest drobne, prawie jak trocinę. Ale tak jak mówię, nie wszystko tak wygląda. Część jest taka. Część tutaj kawałek bardziej treściwa. O, zobaczcie. Nawet takie kawałki, które bardzo łatwo jesteśmy w stanie pokruszyć. Także to będzie się bardzo fajnie. O, przerabiało. Zobaczcie, tutaj mamy też jakiś taki większy kawałek. Więc no idealny. Jestem bardzo, bardzo zadowolona, że taki rębak mam. Jeżeli chodzi o opłacalność i o czasochłonność, bo to zajęło nam, tak jak mówię, 3 dni, ale niepełne 3 dni, bo przychodziliśmy po parę godzin, tak jak nam możliwości, takie jakie mieliśmy możliwości, więc być może z finansowego punktu widzenia nie jest to do końca opłacalne, ponieważ trzeba tutaj się troszkę napracować, żeby to wszystko powycinać, przygotować do tego, żeby można było zrębkować, no i ostatecznie właśnie to zrębkować. W tej chwili zobaczcie, tą usypaną pryzmę pakuję do takich worków. Już trochę mam popakowane i będę przewozić na tą drugą działkę. Więc zajmuje to dosyć mnóstwo czasu, ale ja przynajmniej wiem, że to, co mam, to jest w pełni ekologiczne, niczym nie pryskane i że to nie jest sama gruba gałąź zezrębkowana, ale gałąź, liście i różnego rodzaju łodygi i też różnego rodzaju roślinność. Także zobaczcie, to fajnie wygląda. Cały bagażnik mam tutaj zapakowany i czeka na przewiezienie. No i oczywiście muszę jeszcze dokończyć, pakować tamtą pozostałą część. Jestem tutaj z synem, póki mi śpi, to mogę troszkę popracować, mogę dla Was troszkę ponagrywać. Okej, ale pewnie widzimy się już na tej drugiej części, będę Wam pokazywać trawę. I oczywiście pewnie pojawią się komentarze,
że przewożę tutaj w plastikowych takich workach, ale nie martwcie się, to jest tylko na ten moment przewożenia, więc nie ma tragedii. Tu jest właśnie ta trawa, o której Wam mówiłam i będę ją mieszać razem z tymi zrzępkami, które uzyskaliśmy po wycięciu właśnie tych zarośli. W tym miejscu będę sobie przygotowywać ten kompostownik. Tuż obok, możecie sobie zobaczyć. Moment, tutaj poluzuję, żeby przekręcić. Tutaj obok mamy zrębki, które dawniej przygotowaliśmy właśnie z tych zarośli z kolei, które są tutaj wokół. I obok będę kompostować te świeżo przerobione zrębki. Te zrębki będę mieszać z trawą w proporcji 2 do 1, czyli dwa worki tych zrębek, tak zwanej tej masy węglowej, suchej, z jednym workiem trawy, czyli tej masy zawierającej azot, masy mokrej. To pozwoli dosyć optymalnie, dosyć szybko przekompostować. Gdybyśmy dodali więcej z kolei tej mokrej masy, mogłoby gnić, a z kolei dodanie mniejszej ilości tej masy zielonej, mokrej spowodowałoby to, że te zrębki po prostu kompostowałyby się dłużej. Także zaczynamy. Na spód wysypię sobie te takie grubsze gałązki, które jeszcze nie były dobrze poprzecinane, poprzerabiane przez rębak. Nawet nie przeszły przez rębak, bo skończyło mi się paliwo. Więc właśnie te drobne łodygi, jakieś gałązki będą służyły nam jako drenaż. Wysypię sobie dwa worki. Takie proste to wysypać. Nim wysypię tą trawę, którą mam świeżo skoszoną, wysypię sobie trawę, którą zebrałam właśnie tam, na tej działce. Ona jest częściowo sucha, część jest żywej trawy, mokrej, świeżej. Tego właśnie, że mój materiał nie jest taki jednoznaczny, nie są to same zrębki czy same liście, tylko właśnie zrębki świeżo skoszonych, świeżo ściętych krzewów razem z liśćmi, to ten materiał też nie jest taki typowo węglowy, bo ma też azot w sobie, w związku z czym te proporcje będą troszkę inne. Podobnie jest z tą trawą. Ona jest częściowo już zasuszona, czyli częściowo jest tutaj siano, a częściowo jest tej trawy świeżej. Dlatego u mnie wyglądają tak te kombinacje. I to tutaj tylko tak rozrównam. Nie trzeba tego ubijać jak najbardziej. Dobrze, żeby to było, miało taką luźną strukturę. I na to dam sobie jeszcze te drobne, tą drobną zrębkę.
zimno, strzępki są ciepłe. Być może dlatego, że tutaj się nagrzały trochę pod wpływem słońca, a być może dlatego właśnie, że pomalutku już się przerabiają. I na to wysypujemy sobie trawę. Troszkę sobie ją muszę rozłożyć, dlatego że jeżeli zostawimy grubą warstwę trawy, to ona po prostu będzie gnić. Więc po prostu dobrze by było ją tylko tak opruszyć. No, już prawie odkryłam, jak tutaj zaczęłam ją rozprowadzać, więc widać, że to jest naprawdę cieniutka warstwa. I na to idzie kolejna warstwa grębek. Wszystko nie jest dobrze zmieszane, ale tak jak powiedziałam, nie jest to zdefiniowane. Część materiału właśnie węglowy z azotowym, więc nie muszę tego dokładnie mieszać w tej chwili, bo przy przerzucaniu będzie nam się to wszystko samo fajnie mieszało. Zobaczcie. Kolejna warstwa trawy i tak będzie na przemian, cały czas na przemian, aż nam się to wszystko skończy, aż tutaj wyczerpiemy cały materiał. Dobrze by było podlać tutaj tą pryzmę. Ja w tej chwili nie mam tutaj konewki z wodą, będę musiała sobie gdzieś się zorganizować, żeby to miało odpowiednią wilgotność, wtedy będzie się dużo lepiej przerabiało. Lecimy z kolejną warstwą. Srębek. No tu już widać, więcej jest faktycznie tej zdrewniałej części, aniżeli liści. Jeszcze jedną warstwę zrębek. I te już nie są takie ciepłe. Jest tutaj bardziej, więcej tego materiału zdrewnianego. I tutaj nie ma takiej materii ciepłej, jak było z poprzedniego worka. Słuchajcie, ta pryzma wygląda tak. To z boku to są te zrębki, które kiedyś zrobiliśmy. Mniej więcej sięga mi dotąd. I ona oczywiście będzie co jakiś czas przerzucana. Wtedy myślę, że ją bardziej rozłożę, że będzie po prostu o połowę niższa, a z kolei pójdzie wszerz. Ale na tą chwilę zostawię to tak jak jest, a po tygodniu będę się bawiła w przerzucanie. Na dziś to tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.